A teraz kolejne mieszkania Fego, tym razem trzypokojowe i też w mega cenie około 50 tysięcy euro. Po reportażu będę wiedział dokładną cenę. Te mieszkanie składa się z salonu. Wszystko noweczka, nieużywane, brak tylko lamp. Uwaga, widok na Morze Śródziemne, na wprost z balkonu. Z lewej widok na góry. Wchodzimy do środka. Wszystkie mieszkania mają dwie łazienki. Nie ma prądu, ale coś widać. Jedna łazieneczka z wanną. Nowa kuchnia. Z tarasikiem, tak zwaną pralnią. I malutki pokoik jeden. Troszkę większy drugi. Trzeci z dodatkowym balkonikiem i przy tym trzecim jest jeszcze łazienka. I takich mieszkań jest tu do kupienia około kilkunastu. Wszystko nowe, do zamieszkania, no praktycznie zaraz po zamontowaniu światła i twoich lamp. Winda i na dole garaż. Wszystko w cenie. Zapraszam. Jesteśmy w tym samym budynku. Bliźniacze mieszkanie, tylko inaczej usytuowany salon. Może wydawać się jaśniejszy. A kolejność jest ta sama. Długi korytarz. Łazienka. Kuchnia. Jeden pokoik. Drugi pokoik. No, prąd, druga łazienka. I trzeci duży pokoik. Z balkonem na tak zwaną pustą przestrzeń. No, większość bloków hiszpańskich ma tą pustą przestrzeń. Tak to zbudowano. Głównie chodziło o przewietrzanie.